Tomasz Zielonka, witamy Państwa z Nadleśnictwa Podanin, serca Wielkopolski. Za nami płonie ognisko, przy ognisku krząta się Karol, ale nie Karol Okrasa, a Karol Kus, znany bardziej jako muzyk, a ostatnio prowadzi swój własny kanał o jedzeniu z lasu. Jak to się stało? Zaraz się dowiemy. Zapraszam. Cześć, oczka nie uzawią od cebulki? Nie uzawią, a dlaczego nie uzawią? Ano dlatego, że się robi to na zewnątrz. Uzawią w kuchni. A wiadomo, w kuchni dzika taka, o taka leś, ta prawdziwa kuchnia z dziczyzną w tle, no to nie jest to. Karol, jakby szersza publiczność zna cię z tego, że grasz, śpiewasz, komponujesz. Jak to się stało, że znaleźliśmy ciebie tutaj z cebulą, z dziczyzną? O co tutaj w ogóle chodzi? Czym teraz się zajmujesz? Zacznę od cytatu. Zawsze warto wiedzieć, co za grzyb purchawka i nie głupieć, kiedy się rozlegną brawka. To mniej więcej tak było z tym losem muzykanta, który nagle zaczął gotować leśnie. Z wykształcenia jestem leśnikiem, a wiadomo, że mimo, że nie pracowałem nigdy w Lasach Państwowych, leśnikiem się jest na zawsze. I takie poczucie mi towarzyszyło przez lata mojej pracy twórczej, której nie zaprzestałem oczywiście, ale koronawirus zmienił oblicze, zaskoczył wszystkich i ci, którzy już myśleli, że te brawka będą na zawsze, okazuje się, że teraz muszą gdzieś się chować w internecie. Ja w międzyczasie sobie wymyśliłem, że każdy facet musi żyć pasją. Wtedy jest jego pełne życie, prawda? Okej, kobieta, rodzina, praca i tak dalej, ale jak nie ma pasji, nie ma tego czegoś. Więc to, co robiłem dla siebie i tylko dla siebie, postanowiłem się dzielić z innymi tą moją pasją. I to bardzo fajnie wychodzi, jest nas coraz więcej. Powiedz, co najczęściej przygotowujesz? Dziczyzna, absolutnie dziczyzna i to w każdej postaci. Ale też pokazuję, bo kiedy próbowałem to nazwać i określić, i wpadł mi taki cytat, który wymyśliłem, masz to w lesie. I co ja pokazuję? Ja robię przez cały rok na dworze tą kuchnię. Pokazuje, że las darzy przez cały rok. I kiedy nam się wydaje, że o, skończyły się grzyby, skończyły się jagody, koniec, wszystko, można zamknąć las, tylko niech te sarenki pobiegają z dzikami i tyle. Nie, nie, nie. Pokazuje, że o tej porze roku przygotowuje doskonałe syropy z dzikiej róży, że właśnie szykuje się nam herbatka z pędów, o, i to jest bardzo ważne, i pamiętajcie o tym, z pędów zielonych, tych, które pozostają na zimę, jeżyny. Chcecie posmakować jeżynę zimą, to zróbcie sobie taki napar. My dzisiaj taki spróbujemy. Czyli nie tylko mięcho, tak jak na początku trochę tak jakby można było pomyśleć, że to będzie tylko mięso, nie, nie. Ale też jakieś herbatki, tak? Jakieś absolutnie zioła, pozyskiwanie całego dobra od oskoły wczesnowiosennej, którą pozyskuje po właśnie dziką różę i to, co jeszcze zimą można wydobyć z lasu. Po buczynę, którą można zmieścić w chlebie, po orzechy laskowe z leszczyny, które są doskonałe dodatkiem do wszystkich mięs. To wszystko, czym darzy nas bór. Nigdy nie wchodzę z tą kuchnią do domu. Nikt nie widział tak naprawdę mojej kuchni, tylko widzi mnie przy ognisku, przy tandyrze, przy kazanie i tak dalej. Wspomniałeś o tandyrze i kazanie. Co to jest i skąd się to w ogóle wzięło w twojej kuchni? Uwielbiam kuchnię wschodu. W ogóle uważam, że Anglosasi kompletnie nie potrafią gotować, aż z dziczyzną nie mają nic wspólnego i ciekawego. Ich kuchnia jest po prostu beznadziejna. I to mówię to z pełnym przekonaniem i wiedzą, którą posiadam. Natomiast bardzo mnie ciągnęło zawsze na wschód i ciągnie do tej pory. Bo tam, wśród Słowian, cały czas jeszcze istnieje tradycja. My już troszeczkę żeśmy się, że tak powiem, zanglosasili. Jest to i z jednej strony dobre, ale też bez przesady. No, przepraszam, hamburger nie robi na mnie żadnego wrażenia. Natomiast umiejętność wypieczenia chleba, którą uważam za najwyższą jakość, jeżeli chodzi o kuchnię. I nie ma takiej potrawy z mięsa, obojętnie z czego, co dorównuje w wypieczeniu dobrego chleba.
No to jest świętość po prostu. Tak samo będąc na Ukrainie, będąc na Kaukazie, nauczyłem się tego, co oni tam robią. I właśnie tam kazan jest rzeczą, która jest praktycznie na każdym podwórku. No właśnie, ale czy to jest jakby kuchnia dla każdego, czy każdy, no bo jednak trzeba mieć miejsce na ogień, trzeba mieć już w swojej kuchni, w bloku bym to przygotował, czy już pewnie nie bardzo, co? Ale są to urządzenia, tak jak kazan, żeliwne urządzenia, które możesz postawić na kuchni, ja to też pokazuję w filmach, możesz to postawić normalnie na, wiesz, na płytę i sobie w domu to przyrządzić, to jest żaden problem. Jest taki, nie wiem, czy mit, czy prawda, że nad tą kuchnią z lasu, dziczyzną trzeba się jednak trochę narobić, tak? Tak, wiesz, w poniedziałek przygotowuję, a dopiero w niedzielę zaczynam gotować. Jak to jest u ciebie? To znaczy za kuchnię myśliwską, kiedy zabierają się zawodowi kucharze, to jak domniemasz, szkoła kucharska nie za bardzo uczy, co z tą dziczyzną robić. I zaczynają ją traktować w sposób jakiś wyjątkowy, jakby to była święta krowa, za przeproszeniem. A tak nie jest. Dzik, a świnia bardzo podobnie. Trzeba to mięso traktować takoż samo. I kiedy się je tak traktuje, a właśnie do tego te urządzenia, o których mówię, są bardzo potrzebne. Żywy ogień służy dziczyźnie tam, gdzie są wysokie temperatury, bo właśnie ta temperatura to jest to wszystko, co tą dziczyznę bardzo szybko przerabia. Coraz częściej tą dziczyznę, i to też pokazuje, że można ją pozyskać tu, koło ciebie, w sprzedaży bezpośredniej. Doskonałe wyroby, które wy prezentujecie, to wszystko, co jest dobre z lasu. Genialni ludzie zaczynają to robić, małe manufaktury, co mi najbardziej się podoba w tym wszystkim. I oni też pokazują, że ta dziczyzna może być na wyciągnięcie ręki. A drogie czytanie. Właśnie, właśnie. I tu jest ta cała różnica. Kiedy w skupie bezpośrednim kupisz sobie dziczyznę i wiesz, co z nią robić, i po to robię te filmy, żeby ktoś wiedział, co z nią robić, bo do tej pory nie było wiadomo, co teraz pocznę. Będę przyniosę dzika do domu i co? Kobita mnie wygoni, powie, idziesz chłopie, co żeś zwariował. A nie. Chodzi o to, żeby ją wytrybować, żeby sobie poporcjować i wymyślać sobie właśnie takie rzeczy. A ona wtedy kosztuje tak naprawdę 1/5 marketowej ceny. I to jest cała kwintesencja. To trzeba powtarzać jak mantrę. Karol, co się stanie z tym, co dzisiaj przygotowałeś, przygotujemy, co z tym dalej będzie? Po prostu najemy się do pełna, czy jak? No, i my się najemy i też się tym podzielimy, bo ten okres świąteczny, nie zapominajmy o tym, to, że się dzielimy przy stole opłatkiem, to jest tylko symbol czegoś. Wtedy jesteśmy dla siebie życzliwi, tam składamy sobie życzenia, ale to jest symbol rzeczy najistotniejszej w tym byciu człowiekiem. My dzisiaj podzielimy się naszymi wyrobami, tymi, które tutaj właśnie w tym lesie przygotowujemy, to, co potrafimy, chleb, wędzonki pyszne z dziczyzny, tym wszystkim podzielimy się z seniorami. To będzie genialne moim zdaniem, kiedy zrobimy taką spontaniczną akcję leśnicy seniorom w tym trudnym czasie. Wydaje mi się, że to będzie nasz symboliczny leśny opłatek. Wydaje mi się, że to jest piękna inicjatywa, ale dość gadania. Powiedz, co dzisiaj zrobimy i zabieramy się do roboty. O, właśnie, daj mi nogę, bo bez nogi żyć nie mogę. Nóżka dzika, w całości. Udowodnię wam dzisiaj, że nie trzeba jej piec w piekarniku, że można ją zrobić od tak na ognisku i będzie soczysta i przepyszna. No to zaczynamy. Pokażemy wam, jak wygląda przygotowanie i kręcenie filmu przez Karola, jego partnerkę, operatorkę Marię. Panie, wszystkich macie oto gości. Cóż się wydarzyło? Nie patrzą na siebie. Ten zabieg jest najistotniejszy. I podsmażymy ostro cukier. Dużo to jest bardzo potrzebne. Zajrzymy do środka. Słuchajcie, dzik się już robi, no wygląda to niesamowicie. Nie wiem, czy to widzicie, bo paruje, jest zimno, ale pachnie przepięknie. Zobaczcie, jak to wygląda. Karol rozprawił się z tym dzikiem, nie wiem, 5, 6, 7 minut, czyli nie 2 tygodnie, słuchajcie. Zamykam, uwaga, tak. Bo to się musi robić. Nie 2 tygodnie, ile ci to zajęło wszystko? No nie wiem, maksymalnie 15 minut, żeby to już sobie tylko pyrkało.
Wszystko na ten temat. To wszystko, wszystko na żywo możecie oglądać u Karola na kanale Masz to w lesie. Masz to w lesie. Ale Karol przygotował, tak jak mówiliśmy, koronadary, można powiedzieć. Koronawirus, koronadary. Co przygotowałeś dla seniorów? Słuchajcie, dla seniorów mamy zamiast tego symbolicznego opłatka, opłatek mamy w sercu, natomiast tu w rzeczywistości szyneczki, schaby, doskonała kiełbaska. To wszystko z dzika, z jelenia, z sarny, a przede wszystkim dla nich chleb, którym powinniśmy się zawsze dzielić. Prawdziwy chleb. Niech łzy wzruszenia się pojawią na licach tych staruszków, kiedy posmakują co? Smak dzieciństwa. Smak dzieciństwa. Chleb na zakwasie, wypiekany tu w lesie, leśny chleb. Jesteśmy w Wielkopolsce, sercu Wielkopolski, jak już mówiłem, ale coś przywieźliśmy z serca Polski. I o, proszę. Mamy tutaj tak też dla naszych seniorów. O mamoniu. Nasze dobre z lasu, a z miasta, proszę ja was. Ajajaj. Także teraz to wszystko zawozimy do Chodzieży, tak? Do Chodzieży, do domu spokojnej starości. Tam, gdzie oj, oni się ucieszą z takich darów. Nasz leśny opłatek. Leśny Święty Mikołaj, w trochę innej czapce. Pogody na święta życzymy dzisiaj wam. Niech nasza kolęda obudzi cały świat. Siądź przy stole i zapomnij to, co złe. Pogody na święta w ten najpiękniejszy dzień. Pogody na święta życzymy dzisiaj wam. Niech nasza kolęda obudzi cały świat. Siądź przy stole i zapomnij to, co złe. Pogody na święta w ten najpiękniejszy dzień. Siądź przy stole i zapomnij to, co złe. Pogody na święta w ten najpiękniejszy dzień. Pogody na święta w ten najpiękniejszy dzień.